Stop? Co się stało? Z pani włosami co się stało? A co się stało? No tak wystają. Tak ma być? Tak ma być? Tak. Aha, no bardzo ładnie. Stop? Rozejrzał się pan, czy nic nie jedzie? Tak. No, to teraz można iść. Stop? Czemu pan ubrał te obcisłe pantalony? Bo biegam. I gdzie? A pan nie szedł teraz, a nie biegnie? No teraz mam chwilę przerwy, akurat mam pierwszy trening po miesięcznej kontuzji. Stop! Wszystko w porządku? Co? Wszystko dobrze u pani? Tak. Jest obronny, tak, szczepiony. Ale czy woreczki foliowe na kupę? Tak, są? Mamy. Pokaże pan? Oczywiście. O, no dobra, przymknę oko, no. To jest zasmarkana chusteczka, ale niech będzie. Stop! I co? I co teraz? Co? No, właśnie. Nic. No a gdzie pan jedzie? No dobrze. Dlaczego? No tak się jadę. Wszystko dobrze jest? Bardzo dobrze. Opony napompowane? A, widzę, świeży rowerek jest. Stop! Co pan wyniósł? Co pan wyniósł z tego, z urzędu? Długopis pan nie wziął? Nie. Na pewno? Na pewno. A, na pewno, na pewno? Na pewno, o się o panu chodzi. Dobra. Stop! Co się dzieje? Co się dzieje? Nie, co, nic. Wszystko dobrze? No, my ściągamy ten... naklejki. Aha, nie, nic pan sobie da radę, tak sam? Tak. Dobra, wszystkiego dobrego. Stop! Wszystko w porządku? Czemu? Dziecko na pewno jest w wózku? A nie coś innego? Mogę zobaczyć? Jest na pewno dziecko? Dobrze, bo trzeba sprawdzać, tak? Czy przemytu nie ma i w ogóle z takich rzeczy. Tak? Wszystkiego dobrego. Ukryta kamera, jak się pani stresuje. Stop! Halo? Gdzie pani tam idzie? Co się dzieje? Tam nie wolno, jest zakaz. A pani tam, widzę, idzie cały czas. Jakby pewna siebie. Trochę sobie, trochę panią wkręcam. Wszystkiego dobrego. Czy szatan naprawdę istnieje? No, jak pan myśli? Nie widziałem. Kontrabandy nie będzie żadnej? Żadnej kontrabandy nie ma? Nie ma. Wszystko jest pod kontrolą, tak? Wszystko jest pod kontrolą. A czemu pan taki cichy? Bo pracuję. A ja pani jeszcze coś powiem. No. Pani ma włosy w kolor polski. Co pani na to? Masz bardzo dobrze, bo to dobrze wygląda. Mi się ten kolor podoba. A mi się... Ja tego nic nie mam. Ja nie patrzę. Ale biało-czerwone ma pani włosy. No bo to mam białe, pani... to mam swoje już niestety. Stop! Co pan zrobił? Puszkę wziąłem. No właśnie. A to oddać? A czyja to była puszka? A ja wiem, nie czyja. A na pewno... A czemu pan wziął ją? A dlaczego miała stać? No a to przecież to puszka tego pana była. To pana puszka, ten pan wziął. Nie. No jak nie pana? No przecież ja widziałem, jak pan stawiał. A to pana może, tak? Nie. Nie panów łóżka? Nie, nie. A nie, bo ja myślałem, że to panów pół. Ja z postem. Pan postny jest, tak? Pan nie pije. Stop! Halo, halo! I co się teraz dzieje? I co pan zrobił? Halo? No i co? Zapłacone za to? No jak nie. Na pewno? No przecież pani mi dała resztę. No. Aha, dobra. No, jak? No to jak zapłacone, to git. No a co? Jakie nie, no, ja sprawdzam. Dobra, wszystkiego dobrego. A co się tutaj wyprawia? Co panowie wyprawiają? Biednego pana wyciągnęli z samochodu? Proszę nie sikać. Halo, lekcje odrobione? Odrobione lekcje są? Na pewno? Nie trzeba sprawdzać? Na pewno? Pan wyprawia? A właśnie. Już 6 grudnia na warszawskim Torwarze odbędzie się największa w Polsce impreza YouTube'owa. Pojawią się tam największe gwiazdy YouTube'a z Polski, ale także największe gwiazdy YouTube'a z zagranicy. Impreza nazywa się Orange Video Fest. Odbędzie się, tak jak wspominałem, 6 grudnia. I tak, już z tego miejsca pragnę was serdecznie zaprosić do przybycia do tej fajnej jakże imprezy. Będzie to okazja do zrobienia sobie wspólnej fotografii, zamienienia paru słów, czy po prostu przybicia przysłowiowej piątki z waszymi ulubionymi wykonawcami. Również ze mną. Link do całego wydarzenia znajduje się tu. A opis całego wydarzenia znajduje się tam. W opisie. Z tego miejsca serdecznie zapraszam. Czym chata bogata? Bum szakalaka.